Nowy kalwinizm. Nowy kalwinizm. Getis jest taka inicjatywa. Reprezentują nowy reformowany kalwinizm. Przez 4 lata Kate prowadził uwielbienie w Parkside Church w Cleveland w stanie Ohio. I tam mamy przedstawiciela kleru o nazwisku Alistair Begg. Jest to oczywiście świat wpływu Johna Pipera, Davida Platta, R.C. Sproula, Ala Mollera juniora i Johna MacArthura. Sam reformowany kalwinizm nie jest biblijnie zdrowy. Jest to droga do świata Augustyna, ojców Kościoła rzymskokatolickiego, Jana Kalwina, protestantyzmu, purytan, chrztu niemowląt. Jest to droga do teologii zastąpienia według tego fałszywego nauczania. Ich zdaniem Kościół jest Izraelem. Jest to droga do amilenializmu i odrzucenia nieuchronności powrotu Chrystusa oraz utraty wszystkich duchowych korzyści płynących z tej zasadniczej doktryny. Nowy reformowany kalwinizm w przeciwieństwie do starego reformowanego kalwinizmu jest ekumeniczny. Nie ma ścisłych granic. Getis współpracują w służbie z niemal każdym. Zielonoświątkowcami, charyzmatykami, rzymskimi katolikami zaprzeczającymi zadośćuczynieniu krwi, S.C. Lewis, teistycznymi ewolucjonistami, takimi jak John Lennox. Kate Getty przychylnie cytuje wszelkiego rodzaju nieracjonalnych ludzi, na przykład w swojej książce Śpiewaj, Sing z 2017 roku. Cytuje ona rzymskokatolickiego mistyka J.R.R. Tolkiena, Augustyna, C.S. Lewisa i Stinga. Nowy reformowany kalwinizm jest przychylny Rzymowi, Watykanowi. Starzy reformowani wierzyli, że Rzym jest wielką nierządnicą z objawienia 17 rozdziału, pijaną krwią męczenników, ale nowi reformowani mają ekumeniczne relacje z Rzymem, z Watykanem. Weźmy pod uwagę koalicję Ewangelii. Były pastor Gettiego Alistair Begg był kiedyś szefem tej organizacji. Strona internetowa promuje ekumeniczną inicjatywę jednoczenia ponad podziałami, podawanie sobie rąk przez płoty. Jeden z raportów został zatytułowany Pilna potrzeba ekumenizmu ewangelicznego. W raporcie Czy chrześcijanie powinni być ekumeniczni? Napisano, czy ewangelicy i katolicy mogą być naprawdę razem? Modlitwa Jezusa o jedność w ciele zobowiązuje mnie do postrzegania ekumenicznego zadania jako ważnego dla chrześcijaństwa. Koniec cytatu. To fałsz. Modlitwa Pana Jezusa nie ma nic wspólnego z ekumenizmem. W rzeczywistości Chrystus podkreślał posłuszeństwo Słowu Bożemu i znaczenie prawdy, jak to uczy nas Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana 17, rozdział 6, werset, 8 werset, 14 werset, 17 werset, 19 werset, które są nie do pogodzenia z ekumenizmem. Jednak ta wypowiedź, artykuł została napisana przez Trevina Waxa, profesora Wheaton College, południowego baptystę, który blisko współpracuje z Gettysami. Nowy reformowany kalwinizm, zwany także neopurytańskim w przeciwieństwie do starego reformowanego kalwinizmu, nie jest oddzielony od świata. W lipcu 2019 roku długowłosy rockman Alice Cooper złożył świadectwo w Parkside. Powinni byli raczej zganić go za jego związek z nikczemnym światem rock'n'rolla. Mark Driscoll
Jeden z najbardziej wpływowych nowych reformowanych kalwinistów powiedział: jesteśmy teologicznie konserwatywni i kulturowo liberalni. Jego kościół w Seattle, Mars Hill, organizował sylwestrowe imprezy taneczne z alkoholem, z szampanem. Rozważmy kwestię ubioru, którą większość kościołów uważa dziś za mało istotną, ale jest to wyraźna kwestia biblijna. Christine Getty jest jedną z niewielu współczesnych artystek uwielbienia, które noszą jakąkolwiek sukienkę podczas swoich występów, ale nosi również obcisłe spodnie i bluzki z niskim dekoltem oraz inne rodzaje nieskromnego stroju, więc nie ma spójności przekazu, nie ma żadnych granic, a niektóre inne muzyczki występujące z Getty's są jeszcze mniej skromne. Reklama konferencji Getty's Sing, Getty's Śpiewajcie 2019 roku przedstawiała młodą kobietę tańczącą taniec irlandzki w niezwykle obcisłych spodniach. Tego typu rzeczy są bardzo zmysłowe i nie ma dla nich miejsca w chrześcijańskim uwielbieniu. Jest to typowy sataniczny kult. Kilka lat temu, gdy można wskazać na to, że odpytano pewnych mężczyzn chrześcijańskich o opinię na temat tego, jak różne rodzaje kobiecego ubioru wpływają na nich moralnie, wielu z nich zauważyło, że obcisłe ubrania są równie niebezpieczne, uwodzicielskie, co lekkie. Jeden z mężczyzn w takiej ankiecie napisał: powiedziałbym, że problemem numer jeden jest każde ubranie, które eksponuje ciało, przylega do ciała, czy to dżinsy, spodnie, spódnica, sukienka, koszula, cokolwiek. Wszystko, co jest obcisłe, bez względu na to, jak długie, nie pozostawia nic dla wyobraźni, a to przekreśla cały cel zakrywania ciała. Inny napisał: jedną z rzeczy, które widzę w moim kościele, są obcisłe ubrania. Może i zakrywa, ale ujawnia kobiece kształty. Dlatego, gdy głoszę kazania, nauczyłem się nie patrzeć na publiczność. Patrzę tylko w Biblię, dlatego że nie chcę w kościele oglądać pornografii. Co prawda ubranej, ale pornografii. To może być jeszcze bardziej kuszące dla mężczyzny. I to jest właśnie to, że obcisłe ubrania nie mają wiele wspólnego ze skromnością. Getowie reprezentują fajny, nowy kalwinizm. Tak jak jest fajno katolicyzm, tak jest fajno kalwinizm, który ogarnia ewangelikalizm i południową konwencję baptystów i który porywa dużą liczbę młodych pseudofundamentalistów. Wywiera on wpływ na absolwentów Uniwersytetu Boba Jonesa, co prawdopodobnie jest powodem, dla którego uczelnia ta przyciąga Gettych. Więc tutaj ostrzeżenie przed tym ruchem: nie miejcie nic wspólnego z takimi zepsutymi drogami. Cały kalwinizm jest sataniczny, a jego liberalna, nowoczesna odmiana pokazuje, dokąd ten ruch tak naprawdę zmierza.